Jak on Ciebie kocha. Witam serdecznie na spotkaniu miłosnym, orakel miłosny z kart Tarota. Dzisiaj użyję serii Tarot mistycznych momentów. Właśnie tego Tarota pięknego, pełnego poezji, metafor, bardzo poetyczna seria. Moja nowa talia, tarot mistycznych momentów. I zobaczmy, co dzisiaj pokażą te właśnie karty, ta właśnie talia, jak on Ciebie kocha. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, widzów, nowych słuchaczy. Zasubskrybuj dzisiaj mój kanał Orakel Miłości Loeli z dzwoneczkiem u góry, a nie pominiesz już moich żadnych premierek z wróżbami kolektywnymi. Zapraszam oczywiście wszystkich kochanych Państwa do komentowania, lajkowania, subskrybowania i na wróżby indywidualne, które robię oczywiście również. Proszę napisać mi e-mail, jakie wróżby potrzebujecie, robię lustro, prognozy związku, pytania do kart na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj mamy trzy grupy do wyboru. Serduszko różowe, porcelanowe to grupa pierwsza, ametyst fioletowy to grupa druga i takie kamienne serduszko grupa trzecia. Bardzo proszę, wybierzcie sobie jedną z tych właśnie grup, pierwszą, drugą lub trzecią i zaczynamy. Jak on Ciebie kocha? Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli serduszko różowe. Grupa pierwsza to głupiec. Karta głupca, który ryzykuje, który bezmyślnie zaczyna jakąś relację, jakiś związek i nie bierze za to odpowiedzialności. Nie bierze głupiec, błazen, jeszcze to inna nazwa tej karty, odpowiedzialności za swoje słowa. Czyli uważaj, ponieważ jego miłość jest nieodpowiedzialna, głupawa, beztroska. On szuka przygód, on szuka ryzyka, on szuka takich fascynacji, doświadczeń. Wyrusza w drogę nieznaną, bez planu, nie bierze też konsekwencji swojego działania, czyli nie ponosi jakby konsekwencji swojego działania za to, co mówi i robi i idzie po prostu na całość. Więc uważaj, jeśli wybrałeś tą grupę i wylosowałeś właśnie tę kartę Tarota Błazna, uważaj, by się nie przejechać na tej relacji, ponieważ błazen zostanie tylko błaznem, głupcem. On chce się wygłupiać, bawić. Owszem, jest to osoba radosna, z którą możesz mieć bardzo dużo radości, nie wiem, zabawy, przygód właśnie. Możesz być beztroska, czuć się młodo przy nim, ale po prostu to, co on Ci mówi, obiecuje, nawija, jak to się mówi, tak? Makarony na uszy. To są tylko jakieś błazeńskie wygłupy, za które on nie bierze odpowiedzialności. Też błazen nie umie planować na przyszłość. Widzicie, on popełnia ryzyko, idzie tutaj i wpada w paszczę jakiegoś, nie wiem, węża czy krokodyla, tak? Jakiegoś potwora. On nie umie planować, nie umie przewidywać, co się stanie, co się wydarzy. On po prostu jest beztroski, lekkomyślny, bezmyślny. I tak żyje, po prostu żyje przygodą. Ahoj, przygodo. I właśnie jest oczywiście przygodą taka relacja z nim. Jeśli chcesz przygody, flirtu, zabawy, szybkiego seksu, romansu, no to jest dobra karta. To jest dobry wybór. Natomiast jeśli chcesz coś stabilnego, z planem na przyszłość, rozważnego, długotrwałego, coś da Ci bezpieczeństwo, to na pewno jest to zły kandydat i zła miłość, ponieważ jego miłość jest bezmyślna, beztroska, powierzchowna. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to kwarc ametystowy.
Jak on Ciebie kocha? Jaką miłością? Karta wieży. Wow. Jego miłość może być strasznie wybuchowa. Mogą być u Was straszne awantury, po prostu konflikty. Jego miłość może być gwałtowna, owszem, eksplodująca, wręcz jego miłość, jego zachowanie pod wpływem emocji, uczuć eksploduje. On może być eksplozywny i może po prostu, przepraszam, kończyć ciągle tą relację. Na pewno w tej relacji, w tej miłości nie może tak trwać dalej jak do tej pory, tak wybuchliwie. Musi coś się zburzyć, muszą być ruiny, musi być koniec. Musicie zakończyć taki styl zachowania i musicie od nowa, cegiełka po cegiełce, krok po kroku wybudować, odbudować wasz związek, wasze partnerstwo, waszą relację jeszcze raz od zera. Ale na innych warunkach, nie na takich, jakie to były, ponieważ były frustracje, awantury, nie wiem, trzaskanie drzwi, wybuchy, eksplozje, wariackie zachowanie. Tak już nie może być. Na tych zasadach ta relacja nie ma szansu bytu, nie ma szansy, by przetrwała. Trzeba wyburzyć, zburzyć, jakby zlikwidować to, co było i zacząć łagodnie od nowa, od początku. Spokojnie, bez nerwów, bez wybuchów. Czyli ta wasza relacja, wasza miłość toksyczna, wybuchowa, napięta, nie ma już po prostu racji bytu. Tak dłużej nie może to trwać, ponieważ się wykończycie. Jest to ciągła jakby eksplozja, ciągłe jakby takie... Taka relacja na wulkanie, tak, że zaraz wybuchnie coś i to musicie po prostu zmienić. Czyli totalna jakby zmiana, przemiana, transformacja jest tutaj ważna dla waszej relacji. Jego miłość jest eksplozywna, tak mogę to w jednym zdaniu zawrzeć. Dziękuję serdecznie grupie drugiej i proszę grupę trzecią. Grupa trzecia to kamień z napisem I love you, który ktoś tutaj namalował. Jak on Ciebie kocha? Jaka jest jego miłość do Ciebie? Pustelnik. Pustelnik mówi o znaku zodiakalnej panny lub ascendencie panny. Pustelnik to samotnik, to singiel, to osoba bardzo mądra, rozmyślająca, analitycznie, dokładnie, rezolutnie, roztropnie nad przyszłością, nad próbą rozwiązania lub polepszenia tej relacji. To osoba, która w zamyśleniu, w ciszy potrzebuje troszkę dystansu, samotności, by przemyśleć sprawy i by właśnie rozważnie znaleźć wszelkie rozwiązania na każdy problem w takiej relacji. I jego miłość jest mądra, spokojna, rozważna. Natomiast pustelnik to oczywiście osoba, która szuka dystansu, szuka samotności, szuka bycia na pustyni, czyli jako pustelnik prowadzimy też życie samotne, w samotności. On potrzebuje tego dystansu, tej samotności, by się po prostu, by sobie przemyśleć sprawy, by po prostu żyć też w zgodzie z sobą, by rozwiązać w samotności, w zadumaniu, w ciszy swoje problemy. On potrzebuje właśnie troszeczkę się izolować, separować i mieć troszkę czasu jakby na samotność. Być może też jest to osoba, która ma taki dylemat pomiędzy byciem singlem, a byciem w związku, że tak naprawdę jego natura mówi o tym, że on jest wiecznym singlem, ale również oczywiście potrzebujemy relacji z kimś, tak? Jest to nasza potrzeba po prostu psychiczna, emocjonalna, biologiczna. Także taki być może tutaj jest troszkę dylemat pomiędzy właśnie byciem w samotności, którą on też sobie ceni, a byciem oczywiście w relacji z Tobą, osoba pytająca. Natomiast na pewno jest to miłość taka, która jest taki balans, ciągle żonglowanie pomiędzy dystansem i byciu razem, tak? Także ta osoba potrzebuje troszeczkę być właśnie w samotności, także nie przerażaj się tym i nie rób jakichś scen, tutaj wybuchów z tego powodu, ponieważ jest to tak już w naturze panny, że potrzebuje właśnie troszkę się oddalić i przemyśleć sama. Natomiast
Na pewno chcę związku mądrego, opartego na po prostu trwałości, bezpieczeństwie, stabilności. Dziękuję serdecznie, kochane trzy grupy. Zapraszam Was oczywiście ponownie na różne tematy moich wróżb, na różne czytania i życzę Wam wszystkiego dobrego dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Proszę o lajki, komentarze, subskrypcje nowe i zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.